Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. 5 maja w niedzielę. Wiecie co to oznacza? Światowy Dzień Higieny Rąk. Tak, został ustawiony przez WHO i jest skierowany przede wszystkim do podmiotów medycznych. Umyj sobie ręce czy coś. A ja dzisiaj sobie obejrzę TikToki wraz z wami, które Gumiś nam przygotował. Zobaczymy, co przygotował, zobaczymy, czy będę nam śmieszny i zobaczymy, czy będę zadowolony tak samo, jak teraz jestem pod koniec tego odcinka. Wszystko się okaże. Jak zamaskować to, że się przestraszyłeś? Się przestraszyłem. Dobra. Bu! Hey, sexy lady! Zabawne. A najzabawniejsze jest to, że ja w szkole też tak kiedyś zrobiłem, że ja się przewróciłem i zamaskowałem to, że się przewróciłem tym, że losowo zrobiłem fikołka na zewnątrz, tam gdzie tutaj nikt nie robi fikołków. Nie wiem, co się stało, ale tak się wydarzyło, więc macie historię z mojego życia. Buda, czyżby nowy urus, Grażynka za kierą. A no, widziałem, jak on pan mył tego urusa albo go tankował. Ładny mega kolor, bardzo ładny urus, taki elegancki, nawet powiedział, że trochę w stylu Buddy. Tylko Rolls Royce to nie jest taki urus, po co urus, skoro ma Rolls Royce'a? A, bo urus taki bardziej komfortowy i w ogóle, a urus taki bardziej do sportu. Okej, ale w sensie do prędkich, okej, rozumiem. Miałem na TikTok. Co ksiądz sądzi o fagacie? Dobra, to są chyba uniwersa, które nie powinny się krosować, ale bardzo mnie interesuje jakby wyniki tego. Toku, bo sam jestem wierzący, a miałem księdza pytać, czy ksiądz zna twórczość Agaty? Ciężkie się wlosowało. Dlaczego w ogóle jakąś wojnę donate'ów jakiś ksiądz ma z Fagatą i Lizakiem na TikToku? Co to jest za uniwersum i dlaczego? Czyli zna ksiądz. Powiem tak. Ja uczę w liceum i moi uczniowie, no oni, prawda, czasami podsyłają różne filmy, treści, świat influencerów, to wiadomo, młodzież i tak dalej. I czasami różne piosenki też podsyłają, no i powiem tak. Okej, ciekawe co powie, ale w sumie wydaje się na bardzo wyluzowanego księdza, takiego, którego bym chciał mieć w szkole. Słyszałem, nie jestem szczególnym fanem, jeżeli chodzi o treść i o niektóre ujęcia, o tak powiem delikatnie. Okej, chodzi tutaj o neglisz, no dobra. Ale kojarzę. Okej. Okay. Piotrek też nie jest fanem. No, ja też nie popieram takiej seksualizacji. Znaczy się powiem tak, domyślam... Twoja kobieta ma niebieską stronę, to co ty w ogóle gadasz? Że to jest, no, kontrowersja się sprzedaje i jest, prawda, też, no, pod zasięgi, dużo jest rzeczy robionych, aczkolwiek to nie jest... Chęcą mu tą czapkę. Dlaczego ksiądz ma wojnę donate'ów? Jak cię mają brać na poważnie, albo nie? To, czego słucham na co dzień. Okej, to wybrnął z tego i był jak najbardziej miły, jak mógł być. Kochani, dzisiaj mamy Trzech Króli i Szewi Dachau. Nowy hit tutaj w Berlin Krakowskiej. I uwaga! Ajajaj, nie wiem, nie. Przemek Pro wydaje się naprawdę okej, okay, ale potem takie rzeczy robi. Tutaj kasę wydajemy w dolarach! Fało się pod maską jadę na koniec świata! Nie no, tragedia. Szczerze, nie. Nie mam czasu, nie! Tutaj kasę wydajemy w dolarach! Fało się pod maską jadę na koniec świata! No cóż, ale taka chyba rola influencera, żeby być klaunem, tak mi się wydaje. Przez pierwsze pół roku. Freeze ujawnia całą prawdę o Freak Fightach. Wszystko jest ustawione? Były te Freak Fighty, wiesz, to wszystko to było takie ciekawe. Później... Racja. Znałem, że... To jest cały czas to samo. Racja. Aczkolwiek nie. Jak już było to samo cały czas, to zaczęli robić... iść w bardzo złą stronę po prostu. Ustawione, więc... Nie ma. Czy ustawione? Możliwe, ale bardziej bym powiedział, że nakręcane, bo ustawione to jest coś, co ma jakikolwiek skrypt, a mi się wydaje, że oni na przykład im mówią: dobra, ty się nie lubisz z tym, wyzywa jego matkę, nie? I on idzie i to robi, a to nie tak, że ma skrypt, jak wyzywać jego matkę. Dla mnie w tym jakiejś ciekawej i fajnej wartości. Na początku była beka, później już przestało to być nawet zabawne. No racja. Ale wiadomo, że nie chodzi o to, że walki są ustawione, bo to raczej nie jest, chodzi bardziej o konferencje i tak dalej. Poczekajcie, bo to chyba jest beka z żugajek, tak? Dodatkowe zdjęcie TikTok, ale TikTok 10 sekund za trendę. No dobra, no słuchajcie, nie wiem jak tutaj obronić żugajkę, ale to trochę wygląda jakby to, no takie małe maszynki do pieniędzy były. Ale no co z tego, no nie wiem co z tego, no w sumie to siak średnio, no. No nie wiem jak to skomentować, no niech ona sobie wybrnie.
Co to za jakieś, co oni konia udają? Co to jest? Chyba tak, to jest chyba ich koń, tak? Fajnie, no. My za dziecka na placu zabaw inaczej się bawiliśmy, no ale wiadomo. Czasy się zmieniają, czas idzie do przodu. Ja pierniczę. Nie. Trzeba mieć ostro we łbie, nie? Naprawdę. To cóż, każdy ma swoją pasję. Każdy ma swoją pasję. Że jesteś z frizem dla pieniędzy. No tutaj ten temat już często się przewijał i nie ma co go tak długo wałkować, ale to jest totalna prawda. Jestem skoro dla pieniędzy. Ona serio tak powiedziała? 10 bajek zarobiłeś? No gdzie? Nie zarobiłeś 10 bajek? No gdzie? Tak mało. Kiedy kolega wraca po 2 miesiącach ze szparagów. Dzięki współpracy z Zebo udało mi się zarobić sporą sumę pieniędzy. No i fajnie. Mogę powiedzieć, że dostawałem średnio 200 zł za film w tym momencie. Ja mu napisałem 100 zł. A on mi napisał, że może mi dać 200, jeżeli filmy będą na poziomie. Inside. No widzicie, widzicie, jak ja dobry pracodawca. Ludzie dostawali 50 zł za film. No. Jaś? W tamtych czasach. No, Suszek bardzo spoko, fajnie, miło wspominam. Ale oczywiście nie tak dobrze jak z tobą, Gumiś, proszę. Ty masz kontrolę nad tymi filmami, Gumiś, z tobą współpraca jest najlepsza. Nie było lepszego montażysty. Jesteś wspaniałym montażystą i twoje TikToki zawsze są wspaniałe też, tak samo jak ty. A potem mi pomagam się odbyć. Jeżeli oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość. Dlaczego ja z ziomkiem nie kłócimy się o dziewczyny? Chyba wiem, w jaką stronę to pójdzie. Domyślam się. Mój typ. Tak właśnie myślałem. Jak byłam na evencie w galerii i no. Organizator nie spodziewał się, że przyjdzie aż tyle ludzi. Chociaż ja byłam w najbardziej komfortowej sytuacji, bo ja tam sobie stałam na tej scenie, wokół mnie byli ludzie i ja nie wiedziałam, co się dzieje w kolejce, ale w kolejce, wiesz, ludzie mdleli. Ło, ty! Pychali się już tam. No cóż, no jaki kraj, taki Travis Scott, nie? Rodzice zaczęli być agresywni względem siebie, jakieś tam, wiesz, mini bójki. W pewnym momencie podchodzi do mnie ochroniarz, mówi, wychodzimy. I ty nie wiesz, co się dzieje i wychodzisz i nagle, jak zombie, po prostu taki tłum ludzi, że parę tysięcy osób biegnie za tobą i wiesz, że na przykład mogą cię stratować zaraz. I oni mnie tak szybko schowali w takie miejsce, zamknęli takie żelazne wrota i stamtąd nie było wyjścia. Można było tylko przejść przez galerię. Ludzie też w to uwalili w to, a tam czekał na mnie Maciek i moje pieski. I wyobraźcie sobie, że dlatego reklamuję Leti Shops. To nawet nie jest płatna współpraca w tym momencie. No wyobraźcie sobie, idziecie do galerii. Już chodzenie do galerii samo w sobie jest utrudnione zazwyczaj, tym bardziej jak się w weekend na przykład idzie lub o 16 czy 17, jak jest tłumy ludzi, kolejki, nie tylko. No i jeszcze sobie wyobraźcie, że jest koncert Julii Żugaj akurat. No ja nie mogę, to był chyba najgorszy dzień w moim życiu. Znowu czytam jakieś ploty, że w challenge chce oszukać. Niech Faustyna chowa stopy. Nie, Fausty wiedzie z buta wie. O, to tacy właśnie hejterzy. Więc spójrz na moje kroki, moje nogi, moje uda, kompleksy robią się małe, jak się... Duża pupa. No, tacy hejterzy, a potem TikToki nagrywają. Motocyklista z okolic Krosna zebrał 226 punktów karnych. O, to chyba jakiś rekord. Ale to nie koniec jego problemów, bo na odcinku 10 km nie tylko uciekał przed policją, ale też jechał pod prąd, wyprzedzał na przejściu dla... No dlatego te 226 punktów, no. I doprowadził do wielu groźnych sytuacji. A wspomniałem jeszcze, że nie miał uprawnień, żeby prowadzić motocykl. Okej. I jeżeli myślicie, że skończy się po prostu na zakazie prowadzenia pojazdów, to jesteście w błędzie. Bo najprawdopodobniej popełnił przestępstwo, jakim było niezatrzymanie się na polecenie policjantów. Funkcjonariuszom tłumaczył, że myślał, że dzięki ucieczce uniknie odpowiedzialności. No chyba o to chodzi z ucieczką. A teraz odpowiedzialność będzie większa, bo za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Za kratki może nie trafi, ale nie wiem, czy nie byłoby to dla niego lepsze, bo tam przynajmniej się nie zabije na motocyklu. Obserwujcie prawo Marcina. Albo kogoś przy okazji też. Uwaga, słuchajcie, moja kuzynka Lena potrafi udawać wiertarkę. Co ty gadasz? Tego. Daj cały film, co? No tak, bo to jeszcze liga. Idź na jakiś plac, to rupa, nie? Takie rzeczy tutaj. POV, wygrałeś wycieczkę do Wietnamu z Przemkiem Pro i Kartoni. Jak się dało wygrać wycieczkę do Wietnamu z Przemkiem Pro i Kartoni? Czemu ja o tym nie wiedziałem?
Bardzo serdecznie witam panią nauczycielkę. Chciałem usprawiedliwić Anitę, która jest tutaj obecna, ponieważ miała ważne zadanie. Ta, no mega ważne. Wystąpienie w odcinku Freeza jest ważniejsze niż szkoła. Rangi narodowej. Wydaje mi się, że to przeszło ogólnie, bo dość zabawne to mogło być, ale no... Podłączyłeś by tylko tego iPhone'a i powiedziałeś by ile za niego by dałeś? Dobry. Dobry. Ten co jakiś wir przychodzi, czajnie kurde z hulaj nogą, savage na tym. Co ty robisz? Gdzie ty patrzysz? Dobry. Możesz tutaj postawić tylko sobie luknę? Nie no, to... yeah. Z piwkiem nie można. Weź człowieku, otwórz. Ale jest tyle więcej miejsca. Z piwkiem nie można, ale zawalczyć na gali Cloud MMA już tak. Weź się zgłoś. Chcesz zawalczyć z piwko nie można na Cloud MMA? To będzie pierwsza w Polsce. A ona dalej jest tą, okej. Okay. Walka w samochodzie. O, no. Warunki jakie musisz spełnić to przed... Ej, szczerze, Cloud wygląda ciekawie, nie? Wygląda autentycznie ciekawie i rozważam kupienie pay-per-view. Tak jak Fame mnie tak średnio interesuje, to Cloud nawet. Być mężczyzną, ważyć do 55 kilo i oczywiście być pełnoletnim. Żeby wziąć udział... Ej, to nieprawda, przecież żeby walczyć na Cloud nie trzeba być pełnoletnim. Już było wiele takich przypadków. W sumie to jeden, czemu ja powiedziałem wiele? W konkursie. Musisz koniecznie nagrać TikToka z tym hashtagiem i oznaczyć nas, Cloud MMA. Przekonaj nas, dlaczego właśnie ty masz wziąć udział w tej walce. Szczegóły również znajdziecie w opisie. No, ciekawe, bardzo ciekawie. Naprawdę Cloud, szapoba. A ty już znam. Kto pierwszy zamknie okno, przegrywa. A co ci da zamknięcie okna w sumie? Haha. O, da, to już było. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca i gumić dobre TikToki. TikToki, dobre. Super TikToki. Normalnie najlepsze TikToki, jakie kiedykolwiek oglądałem. Widzimy się jutro, na razie.